Adwent w rytmie Boga. Czyli jak dobrze przeżyć, oczekiwanie na przyjście Pana. Jesteśmy już za półmetkiem Adwentu. Odkryliśmy, co znaczy czuwać i prostować ścieżki w naszym życiu. Chrystus każe nam zrobić krok dalej, głosić Jego nadejście. Święty Jan, chrzciciel w Ewangelii na trzecią niedzielę Adwentu, mówi o sobie, Jam jest głos wołającego na pustyni. Jak ja mogę głosić przychodzącego Chrystusa? Czy ma to w ogóle sens? Głoszenie nadejścia Chrystusa może przybrać w moim życiu dwie formy. Pierwsza z nich jest dosłowna to są wszystkie momenty, kiedy rzeczywiście aklamuję przyjście Jezusa. W dzisiejszym świecie zdaje się to być uniemożliwione. Świat pokazuje swoją postawę, że nie chce przyjścia Chrystusa, że go nie potrzebuje. I właśnie w tym świecie, w którym dostrzegamy niesprawiedliwość, brak miłości, nadziei, wiary, odejście od etyki chrześcijańskiej i zasad moralnych, w tym świecie, który możemy często nazwać pustynią bez oazy, bez Boga, mam głosić Chrystusowe nadejście. Tych sposobów może być wiele: Facebook, blog internetowy, spotkania ze znajomymi, rodziną. Wszędzie gdzie jestem, mam głosić Chrystusa. Bóg tego chce. On chce, bym jak Jan Chrzciciel, był głosem wołającego na pustyni dzisiejszego świata. Do takiego głoszenia potrzebne są nam dwa przymioty odwaga i wytrwałość. Tylko kiedy będę odważny, kiedy będę wytrwały, jestem w stanie być prawdziwym uczniem, który głosi Jego nadejście. I to jest to głoszenie dosłowne. Istnieje jeszcze drugi typ głoszenia Chrystusa. Nazywa się świadectwo. Świadczyć. Mam świadczyć o nadejściu Chrystusa, o tym, że On przyjdzie. To nie jest proste, ale bardzo skuteczne. Co muszę jednak zrobić, aby jak najskuteczniej świadczyć o Panu? Najpierw muszę żyć, to znaczy, muszę żyć Ewangelią, wszystkim tym, co głosi Chrystus. Kiedy potrafię żyć Ewangelią, kiedy potrafię wziąć krzyż Pana, jestem prawdziwym świadkiem. Gdy to czynię, mogę wówczas przejść do drugiego etapu. Ten drugi etap nazwałbym dzieleniem się. Nie jest to dzielenie się sobą, tym, co mi się udało zrobić, stworzyć, przyjąć w życiu. To jest dzielenie się tym, co w moim życiu uczynił Chrystus. Musi to być radosne głoszenie Chrystusa działającego w moim sercu. Zobaczmy, co robimy. Kiedy dostajemy od kogoś piękny prezent, chcemy o zaistniałym fakcie poinformować wszystkich. To jest piękne. Dlatego Chrystus prosi mnie dzisiaj, abym świadczył o tym, jak On działa, czym obdarza mnie w moim życiu: głosić nadejście, czyli opowiadać o Chrystusie i świadczyć o Jego działaniu. Dzisiaj Pan powołuje nas właśnie do tego. Otrzymujemy od Niego czas, nasze życie, aby głosić Jego nadejście. I nie zmarnujmy tego czasu.